Dobrze, przyjaciele. Zaczynamy. Dzisiaj mamy piąte spotkanie, piątą część poselstw związanych z pieniędzmi. Ja was w ogóle zachęcam, żebyście te poselstwa, które do tej pory były mówione, żeby je przesłuchiwać i żeby się z nimi cały czas oswajać, bo to jest coś, co nie jest, nazwijmy to, standardowym podejściem do spraw pieniędzy. I trzeba się z tym osłuchać dobrze. Osłuchać, żeby to wprowadzać realnie w życie, nie? I dzisiaj idziemy dalej. Zaczniemy od Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, drugi od 2 do 4. Coś, co jest tak zwaną modlitwą pańską, nieszczęśnie nazwaną. Ja chcę wam dzisiaj pokazać pewien wzorzec, pewien obraz, który jest obrazem Boga, wynikającym właśnie z tego tekstu. Rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, odpuść nam nasze grzechy, albo my odpuszczamy naszym winowajcom. A nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Co to jest? To jest informacja o tym, jak wygląda konstrukcja obfitości dla wierzącego człowieka. Przede wszystkim on ich uczy, żeby ci ludzie zaczęli prawidłowo mówić. Mają mówić prawidłowo. Wiecie doskonale, że jednym z podstawowych elementów patologii u człowieka jest złe mówienie. Człowiek źle mówi, prawda? Źle mówi. No dlaczego źle mówi? No źle mówi, bo ciągle źle myśli. No, to jest bardzo proste. No, trudno źle mówić, jak się by miało dobre myśli. No, ale człowiek nie ma dobrych myśli, to uwalnia notorycznie rzeczy przez swoje usta, które tak naprawdę są złe i tworzy atmosferę zła wokół swojego życia. Tak sobie człowiek robi. Natomiast on tutaj jeszcze uczy ich i mówi: gdy się modlicie. Wiecie, że modlitwa to jest skierowanie na Boga. Więc on mówi: kiedy wy się kierujecie na Boga, winniście mówić. Winniście mówić. I to jest ciekawe, skierowanie na Boga i mówienie. Jestem skierowany na Boga, więc mówię. Co mówię? Co widzę? Jezus ciekawą rzecz w ogóle mówi, że nie czynię nic, czego nie widzę u Ojca. I to nie jest to, że on sobie chodził i miał jakiś, kurczę, człowieku teleskop, albo wewnętrzny człowieku monitor i on widział, jak to wielu charyzmatyków twierdzi, Jezus miał, chodził w wizję cały czas, miał. Jezus nie miał ciągle wizji, jakby człowiek miał ciągle wizję, to by zgłupiał. Każdy by zgłupiał, mając notorycznie wizję jakieś. Rozumiecie, o co chodzi? To jest nie do przyjęcia przez ludzki umysł. To tylko ludzie chorzy psychicznie w mniejszym lub większym stopniu twierdzą, że notorycznie mają jakieś wizje. Wiecie, no, po prostu nie, to umysł ich generuje notorycznie jakieś obrazy, oni to twierdzą, to jest te wizje są, że to te wizje mam, bo mi umysł obrazy generuje. Każdy umysł generuje obrazy. Nie ma takiego umysłu, który nie generuje obrazów. Rozumiecie, o co chodzi? Ja mam psa i go podejrzewam o to, że jego umysł generuje obrazy. Bardzo poważnie go podejrzewam, nie? Zasadniczo tak jest. Więc jakby on tutaj mówiąc, że nie czynię nic, czego nie widzę u Ojca, to on dawał nam informację, że on jest wpatrzony w prawidła Królestwa Bożego i on to czyni, co widzi. Dla niego widzenie równało się, tak, z tym, że on ma absolutną, kompletną zgodę na to, co powiedział Bóg w różnych sferach. On mówi, że patrzę, co widzę u Ojca, to czynię. I tutaj jest napisane, gdy się modlicie, czyli gdy jesteście skierowani na Ojca, to mówcie. Co macie mówić? Macie mówić to, co widzicie u Ojca. Człowiek winien mówić to, co widzi u Ojca. Powinien mówić to, tak, co Bóg określa co każdej rzeczy. To powinien człowiek w ogóle wypowiadać. Czego skutkiem będą później kroki.
Bo jak notorycznie mówisz coś o jakiejś sprawie, rozumiesz, to w jakimś określonym kierunku stoisz, to ty wcześniej czy później to zrobisz. Zaczniesz to robić, nawet nie będziesz wiedział w sumie, kiedy ty to robisz. Rozumiesz? Gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, co On im przede wszystkim mówi? To jest wasz ojciec, czyli kto? Prawny opiekun. Macie prawnego opiekuna. Ten Bóg to jest wasz prawny opiekun. Czyli to nie jest postać jakaś inna, tylko to jest prawny opiekun. Prawny opiekun ma co? Pierwsze słowo prawny, czyli ma co? Prawa. On jest zobowiązany prawem. Czy w ogóle myśleliście kiedyś, że Bóg jest zobowiązany prawem do działania wobec was? To sobie teraz skojarzcie to. Bóg ma obowiązek, powiedz obowiązek. Obowiązek działać wobec ciebie w taki sposób, w jaki sam powiedział. Bo Bóg nie może się swojemu słowu co sam sprzeciwić. On się nie może zaprzeć swojego słowa. Rozumiecie? A zatem jeśli Bóg coś powiedział na twój temat, to automatycznie związał się prawem, aby tą rzecz realizować. To jest bardzo ważne, dlatego on mówi Ojcze. Gdy się modlicie, mówcie Ojcze. Nasz prawny opiekunie, ty, który jesteś zobowiązany prawem przez siebie ustanowionym, a więc od którego nie ma odwołania, bo to jest najwyższa instancja, tak? Aby się nami opiekować. Sara przychodzi do mnie po szmal, to ona przychodzi i mówi, daj mi pieniądze, bo musisz. I ona się śmieje. Czemu? Tak, bo musisz. Bo co? Bo ty jesteś ojcem, a jestem córką. Taki jest między nami układ. I moim zasranym obowiązkiem jest jej dać pieniądze, rozumiesz? A jej prawem jest przyjść do mnie po te pieniądze. A to jest mój obowiązek. Obowiązek. Jej prawo, to ona może, a ja muszę. Masz prawo przyjść do Boga w jakiejś sprawie. Możesz. A On musi zareagować. Rozumiecie to? To jest mega ważne. On mówi, Ojcze nasz. On mówi, módl się do swojego prawnego opiekuna. Ty się nie modlisz do Henka z poczty, ty się nie modlisz do sąsiada, ty się modlisz do prawnego opiekuna. Ty się nie modlisz do kolegi, nie modlisz się do wspólnika, nie modlisz się do brata, do siostry. Rozumiesz? Nie modlisz się do żony, do męża, do kogokolwiek. Modlisz się do związanego prawem opiekuna twojego życia. Ojcze nasz! To jest ważne, żeby to zrozumieć. Jak ludzie wierzący nie będą łapali tego, że Bóg ma obowiązek, to modlitwy ludzi będą słabe. Tytuł dzisiejszego kazania, Robert nie lubi tego słowa, tego nauczania, poselstwa, mowy mędrca, czy jakkolwiek to sobie nazwiemy, to modlitwa o bogactwo. Musicie się nauczyć modlić o bogactwo. Żeby się nauczyć modlić o bogactwo, to trzeba zrozumieć, jaki status ma źródło bogactwa. To jest prawny opiekun. Ojciec nasz. I nie ma znaczenia, jakie ty miałeś doświadczenia ze swoim ojcem, bo twój ojciec w ogóle nie bierze w tym udziału. Twój ojciec to miał cię przez chwilę w swoim życiu w leasingu. Jeśli spieprzył tą robotę, to on za to kiedyś odpowie. I tyle, co ci łączy z twoim ojcem. Połączenie z twoim ojcem zostało zerwane, rozumiesz, o co chodzi? I nie masz nic wspólnego ze swoim ojcem. Chyba, że chcesz być do niego przywiązany jakąś lewą, kurczę, rozumiesz, linką, to rzeczywiście przywiązany możesz być, ale to jest twoja prywatna tragedia. Rozumiesz, o co chodzi? Zasadniczo on uczy nas, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Gdzie jest twój ojciec? W niebie. Gdzie mieszka Włodek? Tam nie jest napisane Ojcze nasz, który mieszkasz w Żorach. Amen? Twój gdzie mieszka ojciec? Masz co? Maszkienicach, tak? Nie jest tak napisane, że Ojcze nasz, który jesteś w Maszkienicach. Nie jest napisane, chwała Bogu. Chwała Bogu. Jest napisane, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Kto jest twoim prawnym opiekunem? Ojciec z nieba.
nie z Żor, nie z Maskienic, nie kurczę z Zaświatów, gdzie tam mój się znajduje, czy cholera, rozumiesz, z Podgrabia pochodził, rozumiesz. Chodzi o to, że to jest początek modlitwy. Modlitwy o co? O bogactwo. Modlitwy o zasobność. On się do Ojca każe modlić. Do Ojca w niebie. Do prawnego opiekuna. Święć się imię Twoje. On do nich mówi, musicie sobie uświadomić, że to jest postać absolutnie i kompletnie samodzielna. Święć się imię Twoje. Ten wers, ten zwrot pokazuje, że jest to postać, która ma suwerenną nazwę i suwerenny status. Rozumiecie, o co chodzi? On jest święty. Święty, czyli totalnie inny niż wszystko tutaj, niepodlegający żadnym prawom, które tutaj są, czasowi, żadnym zjawiskom, żadnym humorom. Rozumiecie, o co chodzi? Gospodarce, niczemu. On jest święty. Święty jest. Nie rusza go skarbówka, ZUS, wojna, Putin, kurczę człowieku, destrukcja gospodarcza, cokolwiek nie dotyczy tej postaci. Więc jeśli to jest twój prawny opiekun, który nie podlega żadnym, kompletnie żadnym wpływom i siłom, tak? To znaczy, że jest to jedyne źródło, tak? Zasobności do twojego życia, a w dodatku to twój prawny opiekun, czyli jest zmuszony do tego, aby twoje życie błogosławić. Ja wiem, że to jest trudne, jeśli się przechodziło przez traumatyczne doświadczenia w swoim życiu, ze swoimi rodzicami i też żyje się w tym chorym, religijnym kraju, to rzeczywiście to jest trudne pod takie podejście. Pamiętaj, ty zawsze jesteś dzieckiem i zawsze dzieckiem będziesz. To jest twoje miejsce w rzeczywistości duchowej. To jest ojciec, a ty dziecko. I tak do końca ma być. Nigdy to się nie zmieni. To nie będzie tak, jak wielokrotnie ojciec czy matka przychodziły do swojego dziecka i brały, kurczę, na dziecko składały odpowiedzialność. Nie idzie mi w małżeństwie, nie idzie mi w tym, nie idzie mi w tamtym. Pomóż mi, córeczko, porozmawiaj ze mną, syneczku i tak dalej. A dziecko miało 8, 10, 12, 15 lat. Rozumiesz, to były chore zmiany ról. Napatrzyłeś się tutaj na patologię rodziców, napatrzyłeś się na ich niesprawność wobec twojej osoby, ale to są wszystko rzeczy, które nie mają nic wspólnego z poselstwem Jezusa. On mówi, wy macie prawnego opiekuna w niebie, który jest święty, i nie, czyli nieulegający, niepodlegający niczemu i nikomu. Oto wasze źródło zasobności. To jest źródło wasze. To nie jest ktoś, do kogo się idzie po prośbie. Do kogo się idzie, aby wybłagać coś. To nie jest ktoś, kto ci płaci za coś. On ma prawny obowiązek opieki. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. To jest wezwanie, to jest wyznanie o tym, żeby zasobność tej postaci dotarła do Twojego życia. Żeby zasobność tej postaci znalazła się w Twoim życiu. Przyjdź królestwo Twoje, dokąd? No do mnie, no bo to ja się modlę do Ciebie. Do kogo przyjdź królestwo? Do mnie. Do mnie przyjdź królestwo, bo ty mój ojciec, mój opiekun prawny. Rozumiecie? Sara nie przychodzi do mnie po pieniądze dla kogoś. Nie przychodzi dla sąsiadki Aldony sprzeciwka. Prawdziwie tato potrzebuje parę groszy dla Aldony. Nie. Ona przychodzi, potrzebuje dla siebie pieniądze. Dla siebie. Do swojego ojca się idzie po pieniądze dla siebie. Dla siebie się idzie, bo to on jest odpowiedzialny za ciebie. Teraz musisz, tu jak siedzisz, zastanowić się, czy ty wierzysz w to, że on jest odpowiedzialny za ciebie. Ty musisz w to uwierzyć, że on jest odpowiedzialny za ciebie.
Nie wiem, jak był odpowiedzialny twój ojciec czy matka za ciebie, ale to nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Jak to cię gniecie, to to jest trauma. Zwykła, najzwyklejsza trauma. A jak to Ewa mówi, traumy nie ma. Traumy nie ma. Trauma to jest tylko pewnego rodzaju wytwór, który wytwarzamy. Tego rzeczywiście do tego nie ma w ogóle. To nie istnieje. Rozumiecie? Z tego się leczy. Ja wiem, że z tego się leczy. Sam z tego ludzi leczę. Chodzi o to, że tego nie ma. To jest wyimaginowany obraz w ogóle, który człowiek gdzieś tam sobie stworzył. Więc Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Bądź wola Twoja. Czego On uczy? Aby chcieć woli Boga. Ale jakiej woli? Prawnego opiekuna. Bo Ojcze nasz, Ty, który jesteś prawnym opiekunem, bądź wola Twoja. Jaka jest wola Ojca dla dziecka? Musisz to wiedzieć. Musisz wiedzieć, co jest Ci Bóg winny. Musisz wiedzieć, co Ci Bóg winny. Musisz wiedzieć o obowiązkach Boga wobec Ciebie. Nie możesz być abnegatem, nie możesz być arogantem, nie możesz być człowiekiem, który mówi, ja nie wiem, to się dowiedz. Po to masz Pismo Święte, żebyś się dowiedział, jakie Bóg ma plany wobec Ciebie, co On ma za wolę wobec Ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Czy On chce na przykład, żebyś zdechł z głodu? Ma takie pragnienia wewnętrzne. Czy On na przykład chce, żebyś się zajechał w jakiejś relacji z drugim człowiekiem do tego stopnia, żeby ci, kurczę, bania wybuchła? Czy On chce na przykład, żeby twoje dzieci były chore, bardzo może tego chcieć? Czy nie chce? Czy to nie jest wola Boża? Czy nie jest to wola Boża? Musisz wiedzieć, co jest wolą Bożą, a co nie jest. Bo jak nie wiesz, to diabeł ci będzie wkręcał coś. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Wiecie, żeby powiedzieć do Boga, bądź wola Twoja, to trzeba być cholernie pewnym, jaka ta wola jest. Inaczej to jest strzał w kolano. Bądź wola Twoja i następnego dnia się dziecko rozchorowało w domu. A on siedzi, potem myśli, co to jest? Co się stało? Automuchę przejechało. No co się stało? Po prostu diabeł jest wredny, a nie ma to nic wspólnego z twoją wczorajszą modlitwą. Bo wolą Boga jest to, aby twoje dziecko było zdrowe, silne, mądre, inteligentne. Rozumiesz, o co chodzi? To co mam zrobić? Jak to co mam zrobić? To samo, co byś zrobił z przestępcą, który by wszedł do twojego mieszkania. Nie wiem, co byś zrobił. Co byś, Norbert, zrobił, jakby w nocy ktoś wszedł do twojego mieszkania? Urwałby mu łeb. I zależy od stanu napięcia emocjonalnego, bo mógłby też nasrać mu w szyję. Bo to zależy. Rozumiesz? Bo tak się traktuje kogo? Uzurpatora. Bandytę. Co masz zrobić? Tak, napisz tak. Starszy zboru, pastor podyktował, starszy zboru, gdyby się zdenerwował na uzurpatora, który wchodzi do domu, to urwałby mu łeb i nasrał w szyję. Amen. Życie. Co to jest? Tak się traktuje szatana. Ale nie ma to nic wspólnego z wolą Boga. Która jest jaka? Jaka jest wola Boga? Kto powie, jaka jest wola Boga? Jaka? Dobra, miła i doskonała. Są trzy słowa na wolę Boga w Piśmie Świętym. Powinniście wszyscy to wiedzieć. Powinniście mieć to wypisane w swoich głowach i nad łóżkiem. Wola Boża jest tylko dobra, tylko miła i tylko doskonała. Więc jak coś w twoim życiu nie jest dobre, miłe albo doskonałe, to nie jest Bóg. Ale ty się modlisz o wolę Boga. Dobrą, miłą i doskonałą. Taka jest wola Boga dla ciebie, żeby ci było dobrze. Bóg chce, żeby ci było dobrze. Bóg chce, żeby ci było miło. Słyszałeś o tym, żeby mi miło było. I Bóg chce, żeby twoje życie było doskonałe według czego? Doskonałości Jego.
Nie naszego płytkiego myślenia i płytkiego postrzegania. To jest wola Boża, dobra, miła i doskonała. I on mówi, niech będzie wola Twoja, tak jak w niebie, czyli bez żadnych przeszkód, bez żadnych ograniczeń, tak? A nieraz o tym wspominam, a tam ulice mają chodnik w ogóle ze złota. I on mówi, niech będzie wola Twoja jak w niebie, tak na ziemi. Czyli tego samego chcę na ziemi. Ja chcę na ziemi bez przeszkód, tak? Doświadczać dobrego życia, miłego życia i doskonałego życia. I wiem, że Ty tego dla mnie chcesz. Ty, który jesteś źródłem wszelkiej mocy. Z tego źródła płyną tylko takie rzeczy. Dobre, miłe i doskonałe. A Jezus mówi, módlcie się o to. Módlcie się o to. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ten zwrot określa, że człowiek, który się modli, kompletnie wierzy w to, że jego wszystkie potrzeby każdego dnia, tak, są zaspokajane przez tego prawnego opiekuna. On wierzy w to cały czas. On wierzy to. Nie chleba powszedniego naszego daj nam jutro, daj nam pojutrze, daj nam za tydzień, jak dojrzejemy, jak się zmienimy, jak się uświęcimy. Rozumiesz, o co chodzi? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 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 Jutro to się znów będę modlił. A dzisiaj chcę. Od Ciebie. To jest Twój obowiązek. Zaopatrywać mi dzisiaj. Dzisiaj. I odpuść nam nasze grzechy, albowiem i my odpuszczamy naszym winowajcom. Te dwa zwroty, o co chodzi, na co on się powołuje, bo to jest bardzo ciekawe. Odpuść nam nasze grzechy, bo i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ktoś, kiedyś z kimś rozmawiałem o tym, on mówi, wiesz, no to jest inne niż mówi sam krzyż, bo to nie jest modlitwa do krzyża, ani modlitwa z krzyża. To jest modlitwa obrazująca, jak funkcjonuje rzeczywistość duchowa. Co to znaczy? Jesteś narodzony z Bożego Ducha. Twoje grzechy są przebaczone. Rozumiesz, o co chodzi? Przebaczone. Ale tutaj nie jest napisane i przebacz nam. Bóg ci dawno przebaczył wszystkie grzechy w Chrystusie Jezusie. To jest napisane odpuść nam. Wiesz, co to znaczy odpuść nam? On, który jest władcą całej rzeczywistości duchowej, wymyślił kiedyś takie prawo wymyślił kiedyś, że co siejesz, to i zbierzesz. Te prawo jest starsze niż upadek człowieka nawet. Zanim człowiek upadł, było to prawo. Bo te prawa były zanim człowiek upadł. Powiem więcej, zanim został stworzony. Rozumiecie? Wiecie, kto pierwszy się poślizgnął na tym prawie? Lucyfer. Jeszcze nie było ludzi. Co zasiał, to zebrał. Odpuść nam nasze grzechy. Czyli krótko powiedziawszy, gdy my nie mamy nic do nikogo, tak? To jesteśmy kompletnie wolni do tego, aby przyjmować dobra ze źródła wszelkiej obfitości, którym jesteś Ty, Ojcze nasz. A jak my coś mamy do kogoś, wiesz, to znaczy mieć do kogoś coś, nie odpuścić komuś czegoś, to znaczy, że cały czas jest się wierzycielem tamtej osoby. Uważa się ją za dłużnika. Jeśli tak bardzo wierzysz w to, że twój ojciec w niebie jest źródłem wszelkiego zaopatrzenia, to czemu tak się spinasz na tym, aby inni zwracali ci to, co tobie winni zwrócić? Czemu im nie odpuścisz? Jak się ma, kochani, w kieszeni złotą czy platynową, czy jeszcze jakąś inną kartę kredytową, to tak naprawdę nie jest ważne, że ktoś ci jest winien 2, 3, 4, 5 czy 10 tysięcy. Wiesz czemu? Masz stały dochód.
Wiecie, kto ściga swoich dłużników? Ten, kto ma w środku lęk o swój stały dochód. Rozumiecie, o co tu chodzi? Jeśli kogoś ścigamy za to, co jest nam winny, nieważne w jakiej materii, materialnej, emocjonalnej czy jakiejkolwiek innej, jeśli go ścigamy za to, to znaczy, że jest w nas lęk, tak, przed codziennym zaopatrzeniem, bo my się boimy. Ostatnio podszedł do mnie człowiek tutaj w kościele i mówi do mnie tak: Artur, ja wiem, ile ci jestem winny pieniędzy. A ja w ogóle tak mówię, okej, okay, mówię, no mów do niego mówię, mów. I on do mnie mówi, jestem ci winny tutaj 1000 złotych, tam ci jestem winny 2000 złotych, a ja jak Bóg na niebie zapomniałem o tym. Zapomniałem, żeby on mi nie przypomniał, to bym, ja mówię, dobra, mówi, nie, pamiętam, ja to wszystko oddam. Ja w ogóle mówię, okej, okay, no cieszę się, bo chwała Bogu, no nie? Ale ja zapomniałem, co on mi jest winny, ten chłopak. Zapomniałem, co mi jest winny, zapomniałem. Ja sobie przypomniałem, jak on przed mi powiedział. Wiecie czemu? Bo ja mu odpuściłem. Chwała Bogu, że on odda te pieniądze. Chwała Bogu, dlatego że to zwolni blokady finansowe w jego życiu. Bo on nie powinien mieć długów. On nie powinien się zapożyczać. To teraz jest blokada na nim, ale o co chodzi? Ja zapomniałem, że on jest mi winny. Odpuść nam nasze winy, bowiem, rozumiesz? My odpuszczamy naszym winowajcom. Co my robimy? Proklamujemy w rzeczywistość duchową, że nikt nie jest nam nic winien. Ludzie chcą być bogaci, chcą mieć kupę szmalu, a trzęsą się na to, że ktoś im jest coś winien. Mało, że je trzęsą na poziomie finansów, trzęsą się na poziomie emocji, na poziomie relacji, różnych rzeczy. Trzęsą się. Rozumiesz, o co chodzi? Cały czas, wiesz, to znaczy, że się ktoś trzęsie pod tym, na poziomie takim, że ktoś mu coś jest winien? To znaczy, że cały czas liczy na to, że ktoś mu to zwróci. Cały czas liczy i w środku się trzęsie. A jak nie zwróci, to nie będę miał. A jak nie zwróci, to nie będę miał. A dlaczego ty wiążesz swój byt z tym, czy on ci zwróci, czy on ci nie zwróci? Jak ty masz Ojca w niebie, który ma święte imię, który w ogóle chce dla ciebie rzeczy dobrych, miłych i doskonałych. Masz prawnego opiekuna, który 24 godziny na dobę opiekuje się twoim życiem. Prorok powiedział, chodziłem lata po ziemi i nie widziałem, żeby dzieci sprawiedliwego głód cierpiały. Nie widziałem, mówi prorok. Nie widziałem. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W tej modlitwie jest proklamacja o tym. W ogóle to jest jeszcze, ja naprawdę nie mam czasu, żeby to tłumaczyć, ale tą modlitwę, gdybyś przetłumaczył, na przykład ten tekst, który brzmi tutaj, i nie wódź nas na pokuszenie, to jest proklamacja. To jest, i nie wodzisz nas na pokuszenie, ale nas zbawiasz od złego. To są takie teksty. To nie są prośby jakieś. Rozumiesz? I nie wodzisz nas na pokuszenie. Czyli wiemy, Ojcze nasz prawny opiekunie, że Ty nie jesteś zagmatwany, że Ty nie wprowadzasz nas w trudności życiowe, że Ty nie wprowadzasz nas w kłopoty życiowe, że Ty nas nie szlifujesz niczym, że Ty nas niczego nie uczysz przez jakieś trudne sytuacje życiowe. Lecz co Ty robisz? Ratujesz nas od złego. Ratujesz nas od złego, nasz prawny opiekunie. To jest ta modlitwa. Jezus, bo oni przyszli do Niego, mówią, naucz nas modlić się. On mówi, dobra, to ja was nauczę. Wiecie, że w ogóle nie można kogoś nauczyć modlić się. A to jest mocne. A to pamiętaj, wśród Żydów to się wszystko dzieje. Żyd jest Mesjaszem i Żydami są uczniowie. I oni przychodzą, naucz nas, wiesz, o co chodzi. To jest tak, jakby do ciebie dzieci przyszły i na przykład zapytały ciebie, kurczę, człowiek, jak się obsługuje dźwig. Naucz nas. A Żyd stoi i mówi, ja was nauczę zaraz. Co on im pokazał?
duchowy wzorzec. On wskazał im, jak wygląda w ogóle duchowy wzorzec komunikacji. On im pokazał, z czym oni mają do czynienia, z czym mogą mieć do czynienia, jeżeli pójdą w tą stronę. Gdy uznajesz Boga jako Boga wszelkiego bogactwa, to modląc się do Niego, skupiasz się na bogactwie. Ojcze nasz, jeszcze raz pamiętaj, Ojcze nasz, prawny nasz opiekunie, źródło wszelkiej obfitości, wszechinteligencjo, wszechbycie. Rozumiesz, do kogo ty się modlisz? Na co ty się kierujesz? Kierując się na Boga, kierując się na Boga, jako na twojego prawnego opiekuna, kierujesz się na wszelkie bogactwo, które jest w jego jurysdykcji. A w jego jurysdykcji jest wszelkie bogactwo. Wszelkie bogactwo. Jest w jego jurysdykcji. I teraz ty, kiedy kierujesz się na niego, to widzisz te bogactwo. Jak ty będziesz, modląc się do Ojca w niebie, widział coś innego niż ten wszechbyt, który jest prawnym opiekunem, który jest źródłem wszelkiej obfitości, źródłem wszelkiej dobroci, to ty się pomylisz. Wiecie, co ludzie robią? Mają deficyty z dzieciństwa, bo tata ich nie przytulał, bo mama ich nie przytulała i teraz oni idą i tak, tatusiu. I oni teraz modlą się, teraz modlitwa takiego człowieka. On się modli, tatusiu, kocham cię, uwielbiam cię. Co jemu chodzi temu człowiekowi? Wiecie, co o niemu chodzi? Żeby go ktoś przytulił, żeby go ktoś pogłaskał, żeby ktoś mu dał trochę tego ciepła, bo on tego nie miał. Rozumiesz? Oni takie coś z Boga robią. Oni takiego, biorą wycinek swojego problemu życiowego, tą dziurkę taką, kurczę, tą traumeczkę wyciągają z siebie i oni w tej modlitwie mu niosą. Przytul nas. Przytul mnie, tatusiu. Taki jestem biedny siusiu majtek. Mama mnie nie przytulała. Tata mnie gwałcił. Wszyscy mnie robili na niedobro. Ty dobry jesteś. Nie jesteś pedofilem. Nie jesteś niedobry. W ogóle wiecie, co to jest? To jest żałosna modlitwa człowieka, który powinien się znaleźć na terapii. Bo on sobie z tego Ojca w niebie, z tego kompletnego prawnego opiekuna, ze źródła wszelkiej dobroci, ze źródła wszelkiego piękna, ze źródła wszystkiego, co jest dobre, miłe i doskonałe, wyciąga sobie jakieś malutkie elementy, które mu brakuje w tej jego schorowanej duszyczce. I się zakleić tym chce. I ta jego modlitwa, to jest, kurczę, rozumiesz, o, tyle, co my w piątek od proroka przyjęliśmy tutaj na tym liderskim spotkaniu. 15%. 15% przyjęliśmy. Na konferencji 25%. No i ze 35% na niedzielnym spotkaniu. Taki, kurczę, nas los. Taki los nasz. Tyle wzięliśmy. A jesteśmy, pamiętajcie, przebudzeniowym kościołem. To nie wiem, ile biorą inni ludzie. A my tyle wzięliśmy. Wzięliśmy tyle. Po prostu, to nieważne, nie jest to czas na tą chwilę. Też po tym porozmawiamy w kościele sobie. Bo to jest nie do przyjęcia. To jest tak, jakbyśmy, kurczę, poszli, kurczę, do tego, jak to się nazywa, do kopalni złota i wzięli łopatki takie, kurczę, do piachu i małe kubełki takie. Taki los nasz. Rozumiecie? Ale to świadczy o nas. To jest, nasze czyny o nas świadczą, nie? Idą do Boga ludzie i chcą, żeby On był plastrem na ich ranę. To jest twój prawny opiekun. Tobie się należy jego łaska jak psu Buda. Zapisz sobie psu Buda. To jest ważne. Tobie się należy. Należy. Zacznij przychodzić do Boga jak do Ojca. Do Ojca przychodzi dziecko, bo mu się należy. Nie jesteś najemnikiem. Nie jesteś pracownikiem. Nie idziesz do właściciela firmy. Nie idziesz do kierownika. Nie idziesz do szefa. Nie idziesz, kurczę, do dowódcy armii. Rozumiesz, o co chodzi? Idziesz do Ojca. Dlatego On im powiedział. To jest kluczowe. Ojcze! Ojcze, to jest kluczowe.
dzisiaj mamy deficyt wszystkiego. Również deficyt ojcostwa. Ojcowie wiedzą tyle o ojcostwie z wieku, nie wiem, rozumiesz, nic nie wiedzą. Wielokrotnie. Ja nie mówię, że wszyscy. Ale jest deficyt tego. On mówi, ojcze, mój prawny opiekunie, ty jesteś po to, żeby się mną opiekować, ja jestem po to, żeby się mną opiekowano. W takim przymierzu jesteśmy. Ty masz się mną opiekować, a ja mam być zaopiekowany. Takie to przymierze zawarliśmy w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz, jakie ty przymierze zawarłeś z Bogiem? To jest takie przymierze, które zawarłeś. Ty nie zawarłeś przymierza o pracy, o biznesie, o tym, że będziesz pracował, że będziesz służył. Ty nie podpisałeś kontraktu. Rozumiesz, o co chodzi żadnego. On się ma tobą opiekować. A ty masz być zaopiekowany. Dlatego on ich uczy. Módlcie się do Ojca. Do źródła wszelkiego bogactwa. Prosechomai, skierowanie na. Modlitwa to jest prosechomai, skierowanie na. Na co skierowanie? Na Boga jako Ojca, czyli źródło wszelkiego bogactwa dla ciebie. Skieruj się na to. Sara mnie widzi jako bankomat. I dlatego twierdzę, że jest zdrowa. Dziecko powinno widzieć rodzica jako bankomat. Bo to jest rodzica obowiązek być bankomatem. Obowiązek rodzica. Rodzic jak nie chce być bankomatem, to niech nie rodzi sobie dzieci, niech nie robi dzieci. Rozumiecie? Jedno z imion rodzica to bankomat. A dziecko ma do niego kod. Rozumiesz? Ono ma do niego kod. Ono przychodzi po co? Po zaopatrzenie. Dlaczego? Bo jest dzieckiem i posiada kompletne prawo do bycia zaopatrzonym. Kompletne prawo. Dziecko się nie prosiło na ten świat. Nie prosiło się na ten świat. Dziecko nie wyraziło swojej woli, aby przyjść na ten świat. Dziecko w ogóle nie wiedziało o istnieniu rodziców, matki i ojca. Dziecko nie miało żadnej świadomości. Oni się spotkali, oni się bzyknęli, dziecko się urodziło. Więc teraz dziecko powstaje w prawie dziecka i mówi, daj. Jakżeś spłodził, to daj. Jak urodziłaś, to daj. To się musi przebić do wszystkich chrześcijańskich głów. Ojcze nasz, spłodziłeś mnie, to daj. Rozumiecie, co to znaczy? To daj. Ludzie myślą, że wybrali Jezusa Chrystusa i oni zrobili Bogu wielką łaskę, że oni Jezusa wybrali. Rozumiesz, o co chodzi? To Bóg zrobił łaskę ludziom, że ludziom dał Jezusa. To On zrobił łaskę. To On pierwszy wyciągnął rękę i powiedział, mam taki kaprys, jak chcesz, to go nazywaj. Mam taki kaprys, żeby cię uratować przed piekłem. Taki kaprys mam. Jest napisane, jakże ten, który przebaczył wam wszystko, nie miałby wszystkiego wam dać. No błagam cię. Ludzie sobie myślą, że Bóg ich zbawił, a potem ich zostawił. Tak wielu chrześcijan myśli. Teraz jestem w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie teraz jestem. Idę do nieba. Okej, a co dalej? No co dalej się teraz dzieje między tobą a Bogiem? Jaka jest zależność między wami? Co między wami się dzieje? I teraz masa chrześcijan ustawia się w takim miejscu. Właśnie w takim miejscu. Pracownika, sługi. Wiecie, o co chodzi? Tam się ustawiają, no nie? Oni tak się ustawiają od razu. A ciebie nikt o to nie prosił. Nikt cię o to nie prosił. On chce ci ojcować. Słyszałeś o tym? On ma pierwotny, potężny instynkt rodzicielski, który
przebija się przez niego tak potężnie, że się w pale nie mieści. Ludzie, ta postać ma nieodpartą potrzebę ustawicznego tworzenia i opiekowania się tym, co stworzył. Rozumiecie, co on ma w głowie? Tworzyć i opiekować się tym, co stworzył. Taki ma dynks życiowy. W ogóle rozumiesz, że to jest Bóg? On nie potrzebuje od nikogo nic. Co on robi? On daje i opiekuje się. Taki ma dynks życiowy. Takie jego hobby. Takie są jego zainteresowania. Tworzenie i opieka. Tworzenie i opieka. Ja im dłużej chodzę z Bogiem, to pojawia się we mnie coś takiego, że ja dzisiaj na przykład, nie? Tak jak dziś jestem po prostu, nie? Ja mam ogromną satysfakcję z tego, ja, no nie? Że ja mogę dawać z siebie drugiemu człowiekowi. Ja w tym wypoczywam, ja w tym się relaksuję. Jak na przykład ktoś chce mi zrobić prezent jakiś. Jak będziesz chciał mi zrobić jakiś prezent, no nie? To weź coś ze mnie. Jak chcesz mi zrobić prezent. Jak chcesz mi zrobić prezent, to kup sobie nowy zeszyt i dokładnie notuj to, co mówię. Największy prezent mi zrobisz. Weź se zamów zeszyt, no nie? I napisz z miłości do Artura. I zapisuj tam to, co ja mówię. Nie przynoś mi czegoś. Weź coś ze mnie. Weź coś ze mnie. Zrób mi przyjemność. Rozumiesz, o co chodzi? Weź coś ze mnie. A ja to tyle przeżywam Boga. Tyle, co brudu za paznokciem na dzisiaj. To jest moja przeżywalność. A to się ze mną porobiło. To teraz jest pytanie, co jest z Nim? Co to jest za postać w ogóle? To jest postać, która w ogóle niczego nie potrzebuje, bo to jest źródło. Źródło niczego nie potrzebuje, rozumiecie? Źródło nie potrzebuje dopływów, przypływów, napełnień, niczego. Źródło sobie bije. Spróbuj zatkać źródło. Jeszcze się nikomu nie udało źródła zatkać. Zatkasz źródło, zacznie się rozlewać. Zatkasz szczelnię, zacznie rozwalać glebę od środka. Rozumiesz, o co chodzi? Jak w wyniku ruchów geologicznych w ogóle ziemia zaczęła tak funkcjonować, w ogóle płyty tektoniczne, że one zaczęły przykrywać źródła, to zaczęły powstawać podziemne oceany, bo źródło musiało bić. Podziemne oceany są, rozumiecie? Rzeki podziemne. Bo ono musiało wybuchnąć. Na górę nie mogło pójść, to w boki poszło. Rozumiesz? Ale my musimy w ten sposób podejść do Boga, jeżeli nam zależy na obfitości materialnej. Bo w innym wypadku to będzie po prostu, to będzie żałosne, bo go inaczej ustawimy. Pamiętaj, prawdziwe bogactwo życia kryje się w twoim duchu i stamtąd masz je wydobywać odpowiednim myśleniem i odpowiednim nastawieniem. Ono jest tam. Tam jest to źródło. Do tego trzeba mieć odpowiednie nastawienie. Najcenniejsze skarby świata znajdują się w tobie. Najcenniejsze skarby. W głębi ciebie tkwią nieskończone pokłady mądrości, inteligencji i nieskończonej siły. Bo Ojciec, który jest w niebie, jest połączony z tobą jednym duchem. W prostej linii płynie z Niego w ciebie. To, czego On ich tam nauczał jako profilu duchowej rzeczywistości, dzisiaj w praktyczny sposób płynie w ciebie. Rozumiesz? Płynie. Jesteś połączony z tym potężnym źródłem wszechrzeczy. Dlaczego tak jest? Bo to jest wyraz nieskończonej chwały Boga, która się manifestuje w tobie. Rozumiesz, o co chodzi? To jest nieskończona chwała Boga. Wiesz, co to jest, jakie jest dokładne tłumaczenie słowa chwała w Nowym Testamencie? To jest szacunek. Wiesz, co to znaczy, że Bóg objawia swoją chwałę? Posłuchaj teraz.
W ogóle ludzie tego nie rozumieją. To, że Bóg objawia swoją chwałę, to oznacza, że Bóg objawia szacunek wobec osoby modlącej się do Niego. To znaczy, że zstępuje Boża chwała, że jest, znaczy, że jest podnoszona Boża chwała. Tak samo jak słowo błogosławić, rozumiesz? To znaczy przyklęknąć przed kimś, oddając mu pokłon. To teraz się zastanów, jak ty mówisz, błogosław mi Panie. To czego ty chcesz? Chcesz, żeby wszechmogący Bóg przyklęknął przed tobą i oddał ci pokłon. W ogóle rozumiesz te rzeczy? Ludzie źle Boga mają ustawionego. Źle mają ustawionego Boga w głowie. Nie rozumieją, co się znajduje w ich duchu. Nie rozumieją, że Bóg nie ma wobec nich żadnych wymagań. To nie są żadne wymagania. Bóg chce, żeby człowiek poznał mechanizmy duchowe, za pomocą których będzie mógł otworzyć absolutnie wszystkie furtki obfitości do swojego życia. O to Bogu chodzi, bo to wieczny dawca. On nie chce, żeby człowiek grzeszył nie dlatego, że jemu grzech przeszkadza. On wie, że grzech przeszkadza człowiekowi, więc on robi wszystko, żeby człowieka wydobyć z grzechu, żeby człowiek żył w obfitości. Jego nie interesują tak zwane ludzkie sprawiedliwości, moralność, etyka. Rozumiesz, o co chodzi? Absolutnie. Jego to nie obchodzi. On chce, żeby ci było dobrze. Żeby ci było dobrze. Ja chcę, żeby moim dzieciom było dobrze. Ja to po latach zrozumiałem. Ja po latach zrozumiałem, że o to mi chodzi. Źle też miałem poustawiane w ogóle te rzeczy, jeżeli chodzi o moje dzieci. Ale kiedy się we mnie zaczęły rzeczy zmieniać, to w moich dzieciach zaczęły się zmieniać. Wiesz, kiedy wdzięczność powstaje w dziecku? Wiesz, kiedy powstaje realna wdzięczność w dziecku? Wtedy, kiedy widzi w rodzicu kompletne, ostateczne zaopatrzenie do swojego życia. Jeżeli rodzic go uszczęśliwia, to dziecko zaczyna być wdzięczne. Wdzięczności nie nauczysz. Tego się nie nauczy. Dlatego jest napisane, Boża dobroć do opamiętania cię prowadzi. Rozumiesz? Człowiek jest wdzięczny, bo widzi nieskończoną dobroć. Nieskończoną dobroć. 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 Nieskończoną dobroć. Jeśli będziesz się zwracał do Boga jako dodawcy bogactwa, to sięgniesz po atrybuty chwały Bożej. Chcesz Bożej chwały w swoim życiu? To zwracaj się do Boga o bogactwo wszelkiego rodzaju. Wszelkiego rodzaju. Rozumiesz? Wszelkiego rodzaju. Posłuchajcie. Jakiś miesiąc temu Wiktor, Sara i Agata pojechali do galerii, żeby coś tam skupić, no nie? Do Arkadii. Oni szli we trójkę, no nie? A ludzie im robili zdjęcia. Bo tak dobrze wyglądali i tak się zachowywali. Odróżniali się od społeczeństwa swoim wyglądem i swoim zachowaniem. Błyszczeli, mieli podniesione głowy, śmieli się, rozumiesz, szli w sposób odważny, byli w sposób odważny ubrani, rozumiecie, o co chodzi? Zdjęcia im robili. Kilka osób do nich podeszło i rozmawiało. Podeszli do Sary i mówili, to jest twoja matka. Podchodzili do Agaty i mówili, a to są twoje dzieci. Rozumiecie? A to jest tyle, co brudu za paznokciem. To są bardzo delikatne sprawy. Chcesz chwały Bożej w życiu? Chwały Bożej? Chwałą Bożą to nie jest mgła, która spada z góry w kościele. Chwałą Bożą na ziemi masz być ty. Rozumiesz mnie, co powiedziałem? Chwałą Bożą na ziemi masz być ty. Chwałą Bożą. Chwałą Bożą masz być. Chwałą Bożą. Ty masz być chwałą Bożą.
żebyś ty był chwałą Bożą na ziemi, to musisz opływać w dobra Ojca. Rozumiesz? Wtedy będziesz chwałą Bożą. Nie będziesz chwałą Bożą, jeżeli nie będziesz opływał w dobra Ojca. Nie oddzielaj chwały Bożej od ciebie. Nie oddzielaj tych rzeczy, bo się zgubisz. Będziesz oczekiwał mgły. Będziesz oczekiwał złota. Jak trochę ci złota gdzieś spadnie na ręce albo oleju, kurczę, albo coś innego, to będziesz skakał do góry, proszę ciebie, jak elektryczny piesek w Zakopanem. Rozumiesz, co go trzyma wąsaty góral, kurczę, rozumiesz, na sznurku. Będziesz się cieszył. Halleluja, chwała Boża. Ty jesteś chwałą Bożą. To ty masz być chwałą Bożą na ziemi. Masz opływać w dobra Boga. Wtedy standard twojego życia, kompletny standard twojego życia, będzie miażdżył diabła i przyciągał ludzi do królestwa. Dlatego gdy się modlisz, to się modlisz do źródła wszelkiej obfitości. Ja wczoraj skończyłem pisać kazanie na temat dziesięciny. Ja 23 lata jestem nawrócony, nigdy nie głosiłem na ten temat. Nigdy. Nigdy nie głosiłem na temat dziesięciny. I ja po pierwszy raz będę głosił na temat dziesięciny za tydzień chyba, czy coś. Dlaczego? Bo ja wiem, co dzisiaj mam powiedzieć do ludzi, w jaki sposób oni mają przez to się wzbogacić. Nam było naprawdę, zaczynaliśmy służbę, to nie mieliśmy nic, za co umrzeć nie mieliśmy. Rozumiesz, o co chodzi? I ja w życiu nie mówiłem o dziesięcinie do ludzi. A nie mieliśmy za co umrzeć. A dzisiaj będę o tym mówił do ludzi, bo to są klucze. 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 Rozumiecie? Klucze. Ty jesteś chwałą Boga na ziemi. I ty masz prezentować chwałę Boga na ziemi. Ty musisz opływać w dobrobyt Boga. Oto Boża wola. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Te wewnętrzne bogactwa, które posiadasz, są kopalnią, z której możesz wydobywać najszlachetniejsze kamienie, twórcze idee, pomysły, wynalazki, koncepcje, piosenki, poezję. Nie wiem, co ty tam masz. Masz nieskończone bogactwo. Dlaczego? Bo ty i nieskończony Bóg, Ojciec, jesteście jedno. Ty, twój duch i twój prawny opiekun, jedno jesteście obecnie. Ty i twój prawny opiekun, jedno jesteście. Rozumiesz? Jedno jesteście. W sobie to wszystko masz. Nie gdzieś daleko. Nie jest to gdzieś daleko. To, co wydobędziesz z wewnątrz, to stanie się na zewnątrz. Rozumiesz to? To, co wydobędziesz z wewnątrz, stanie się na zewnątrz. Na pewno. To się stanie. To się stanie. Spełnią się twoje marzenia. Spełnią się marzenia, bo w środku są spełnione. Jak o czymś marzysz, nie wiem, marzysz o jakiejś podróży, to wyobrażasz sobie to w ten sposób, że dniami, tygodniami i miesiącami kwitniesz na lotnisku, czekając, kurczę, na podróż, kurczę, dookoła świata? Nie, no właśnie, Karolina się śmieje, no bo rzeczywiście to jest jakiś absurd. Nie, marzę o podróży dookoła świata. Co to znaczy? Ty w swojej wyobraźni masz to, że ty podróżujesz dookoła świata. Nie wiem, co tam robisz, kurczę, rozumiesz? Podróżujesz, jesteś szczęśliwy, a nie kwitniesz na lotnisku. Rozumiesz? Albo pusty fryj gdzieś w afrykańskim kraju, kurczę, rozumiesz? Kijem obijasz bananowca. Rozumiesz, o co chodzi? Nie tak wyglądają twoje marzenia. Twoje marzenia się spełniły w tobie. Halleluja. One są spełnione w tobie.
Wyobrażasz sobie spełnione marzenia. Spełnione marzenia. Kiedy w sobie wyobrażasz, że masz w sobie jakąś zdolność, to jest zdolność spełniona. Ty to po prostu robisz, ty to wykonujesz. Marzysz o zespole rockowym. Jak ty sobie wyobrażasz coś, to ty śpiewasz w tym zespole. Ty to robisz. Śpiewasz w tym zespole i nie śpiewasz przed, kurczę, rozumiesz, wąskonosymi emerytami. Rozumiesz, tylko przed konkretną publicznością. Amen? Tak śpiewasz w środku. Tak śpiewasz w środku. Takie robisz show. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wyglądasz jak nikt. Wyglądasz tak, że wszystkich w oczy kuje. Tak? Tak wyglądasz. Bo jesteś na scenie. Bo jesteś rockmanem. To są marzenia twoje. Ale gdzie one są? Wewnątrz. Wewnątrz. Teraz wiara w to. Wiara w to, że to jest spełnione. Myślenie o tym, wypowiadanie tego i wykonywanie odważnie kroków w tym kierunku sprawi, że te rzeczy muszą zaistnieć. Rozumiesz? Filipian 4,8. W końcu, bracia, miejcie na myśli wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, co jest cnotą i czynem chwalebnym. Tylko to miejcie na uwadze. Tylko to miejcie w myślach swoich. Miejcie to w myślach. O tym myślcie. Myślcie o tych rzeczach. Dlaczego? Bo macie w sobie źródło. Źródło prawnego opiekuna. Dzieci biednych rodziców musiały się szczypać o cokolwiek. O jakąś zabawkę. O jakieś fajne ubrania. Zawsze nie było. Zawsze nie było czegoś. Rozumiesz? Przychodziło się do rodzica i mówiło, potrzebuję na to, w szkole ktoś jechał na wycieczkę, przychodziłeś na wycieczkę, nie ma na wycieczkę. Ale tutaj sobie kolega w PWX-ie kupił rzeczy, ale to synuś czy tam córeczko, to nie mamy na to pieniędzy. Nie mamy na to pieniędzy. Rozumiesz? Weszły w jakimś tam okresie czasu wąskie spodnie, wszyscy chodzili w wąskich spodniach. Ja miałem stare, szerokie, a grafkami spinałem na dole i zawijałem, żeby wyglądało, że mam wąskie. Rozumiesz? Nie mieli moi rodzice na to. Nie mamy. Na to nie mamy. Na to nie mamy. Tego nie możemy ci dać. Tego nie możemy ci dać. Rozumiesz? I się tak nauczyliśmy żyć. Nauczyliśmy się, że taki jest nasz prawny opiekun. Że przychodzisz do niego i jest alternatywa. Może nie dać. Może nie dać. Nie argumentujemy sobie tego, że to nie jest postać, która nie ma. Ale wbiło nam się w głowę, tak? To, co przeżywaliśmy w życiu. Idąc dalej, nie wierzymy w realizację naszych pragnień, marzeń i różnych rzeczy. Nie robimy kroków. Jesteśmy ostrożni. Ostrożni. Muszę to przemodlić. Muszę to przemodlić. Muszę to przemodlić. Muszę to przemodlić. To jest cały czas w kościele. Muszę się o to modlić. Pomódl się ze mną o to. Nie. Druga choroba umysłowa. To jest pierwsza choroba umysłowa. Druga choroba umysłowa brzmi, ja nie mam przekonania do tego. Ja muszę mieć przekonanie. Muszę mieć takie przekonanie, żeby to robić. Muszę mieć przekonanie. Co ty rozumiesz przez przekonanie? Co to jest przekonanie dla ciebie? Co to jest przekonanie? Co to jest przekonanie dla ciebie? To znaczy, że gdzieś w środku w tobie, tak? Przez 10 lat, rozumiesz, anioł musi złotym dłutem odłupywać ci kamienie z mózgu i wtedy będziesz elegancko się czuł. Teraz elegancko się czuję. Rozumiesz, o co chodzi? Elegancko się, mam przekonanie. Wiecie, do czego ja mam przekonanie? Że jak powstaje we mnie marzenie, rozumiecie, to nie ma bata, tylko ja je muszę zrealizować.
Zgadnijcie, kto je musi zrealizować? Ja. Kto sobie zrealizuje te marzenie? Ja. Ja je sobie zrobię. A czemu ja je sobie zrobię? Bo ja mam, kurczę, prawnego opiekuna, z którym jestem połączony, kurczę, rozumiesz, na zawsze, na wieczność i kompletnie. Prawnego opiekuna, który ma obowiązek zrealizować razem ze mną to marzenie. Jak powstaje we mnie marzenie, posłuchaj, jak powstaje we mnie jakieś marzenie, to ja jestem przekonany, że natychmiast Bóg zaczyna być moim wspólnikiem w realizacji tego marzenia. Dlatego, że jest jak wół napisane w Piśmie Świętym, że On jest tym, który daje pragnienie i wykonanie tego pragnienia. Chcenie i wykonanie, tak? Jest napisane jak wół, Pan pomocnikiem Twoim. Nie rozumiem. Czyli ja chcę czegoś, chcę czegoś, chcę czegoś. I teraz co? Kim? Gdzie jest Pana miejsce? Gdzie jest miejsce Pana w tym wszystkim? On ma obowiązek mi pomóc, żeby to zrobić. Ja się go nie będę pytał o zdanie, bo ja znam jego zdanie. Jego zdanie brzmi: Artur, widzę, że to jest dla ciebie miłe. Zrób sobie dobrze, dzieciaku, a ja ci w tym pomogę. Rozumiesz ideę nieba? A nie sranie w rondel lutowany, czy to jest na pewno od Pana, czy to nie jest od Pana. Bo jak nie jest od Pana, to ja to zrobię, a diabeł przyjdzie i mi zabierze, wiesz o co chodzi, a potem jeszcze obrażę Pana, jeszcze się będę musiał tłumaczyć, jeszcze demony będę musiał odganiać, proszę ciebie, i do Łokińskiej dzwoni, żeby się wstawiała z Marczyńskim i ze wszystkimi innymi, żeby ratować. To nie wiem, to muszę poczekać. Poczekam jeszcze rok. Rok poczekam. Na co poczekasz rok? Nic dwa razy się nie zdarza. Nic. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj. Nie pieprzonym jutro. Rozumiesz? Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dziś powstało pragnienie. Dziś winno owo pragnienie być obłożone wiarą Twoją. Dziś powinieneś powiedzieć amen na to pragnienie. Dziś powinieneś powiedzieć do swojego prawnego opiekuna: Ojcze mój! Dziękuję Ci, że współpracujesz ze mną ku zrealizowaniu tej rzeczy. Tak powinna wyglądać Twoja modlitwa. Powinieneś wydobyć to z siebie. Wyjąć to. Wyciągnąć do wierzchu. Będąc pewnym, że Bóg jest z Tobą w tym temacie. A nie, będę szukał Bożego prowadzenia. Ludzie, którzy szukają Bożego prowadzenia, są puści w ryj. Rozumiesz? Oni są non-stop puści w ryj, non-stop mają problemy emocjonalne, non-stop mają problemy w małżeństwach, w ojcostwie, w macierzyństwie, non-stop coś się za nimi wlecze, jak jakaś czarna ręka z przeszłości. Bo oni mają takie hobby szukania woli Pańskiej. Takie hobby mają. Takie hobby mają, żeby to przemadlać. Rozumiecie? Tam jest napisane, gdy się modlicie, to tak się modlicie. Co tam przemadlać? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Jak się to wszystko objawia? No właśnie we mnie wewnątrz, w moich pragnieniach, w moich marzeniach. Jestem tego pewny. Pewny jestem. Pewny. Rozumiesz? Trzeba łączyć kropki. Jak ktoś ma 12 cytów, ryj i tyłek zakrywa warkoczem, to musi być świnia. Musi być świnia. Musi być świnia. Rozumiesz? To nie trzeba się o to modlić. Bo to są jasne argumenty. Gdzie dwóch lub trzech w moim jest świadkami, to ta rzecz jest. Rozumiesz? Dwóch lub trzech świadków. To musi być świnia. Jest trzech świadków. Rozumiesz? Bóg jasno mówi, że masz w sobie wszystko to, co ci jest potrzebne do życia i pobożności. Masz to w sobie. Bóg w tobie jest jak bank. To jest bank. Rozumiesz? Jest jak bank. Masz prywatny bank. Masz prywatny bank. Nie musisz się szczypać, że ci nie dadzą.
Gdy myślisz jego myślami, to dostajesz się do tego banku. Pomyśl jego myślami. W ogóle weź pomyśl. Pomyśl teraz coś Bożymi myślami. Weź coś, pomyśl Bożymi myślami na swój temat. Błagam cię, zrób sobie w ogóle takie coś w głowie. Pomyśl sobie Bożymi myślami coś o tobie. Jakąś rzecz, jakąś malutką rzecz. Taką rzecz na przykład upodobało mi się mała trzutko dać wam królestwo. To teraz jak powiesz, że czegoś ci brakuje, rozumiesz, to zastanów się, czy ty schizofrenii nie masz. Bo temu arcybytowi upodobało się dać ci królestwo. Mam królestwo. Mam, tam dać, jest napisane dać. Masz królestwo, mam królestwo. Jestem królem. Dlaczego ja się zachowuję jak żebrak? To czemu ja się tak zachowuję? Czemu ja narzekam? Czemu ja nie jestem spokojny? Czemu ja nie jestem wyluzowany? Czemu ja nie myślę... Ludzie, w ogóle, zobaczcie, co to jest. Pytam czasami kogoś, dlaczego ty nie pracujesz? Albo pracujesz za jakieś tam psie pieniądze, nie pójdziesz do pracy konkretnej. Ja, bo ja szukam pana w pracy. Ja mówię, ale ty idź do pracy. W ogóle idź do pracy jakiejś. Ale ja szukam Bożego prowadzenia. Mówię, idź do pracy. Najpierw poszukaj Bożego prowadzenia, jak będziesz pracował tam. Rozumiesz? On ci będzie tam błogosławił w tej pracy. Weź iść do pracy i zacznij wierzyć. Idź tam. Rozumiesz? Uwierz, że tam się będzie tak działo właśnie. Że tam będą się uwalniały z ciebie wszystkie potrzebne ci rzeczy. W tej pracy. Że ta praca będzie zasiewem pod nową, lepszą pracę. A tamta lepsza praca będzie zasiewem pod twój biznes. Zasiewem będzie. Idź tam do tej pracy. Idź. Czego ty się szczypiesz? Przecież jesteś połączony z autorem wszechrzeczy. Chyba, że się ludzie w to nie wierzy. Chyba, że w to nie wierzymy. To myśli o tym, że masz wszystko zdeponowane w tym banku. Tworzy tobie świadomość zamożności. Ty musisz wierzyć, że masz wszystko i że idziesz jak po swoje. To dlaczego nie idziesz? No właśnie, dlaczego nie idziesz? Skoro masz świadomość, że masz wszystko w nim, to czemu nie idziesz? Czemu? To znaczy, że nie masz świadomości takiej, że nie wyrobiłeś sobie tej świadomości, że nie wytworzyłeś sobie tej świadomości, że ględzisz tak, kurczę, rozumiesz, jak Maćka kot, proszę ciebie, bo powtarzasz takie papugi w kościele, proszę ciebie, wszystko mam w Chrystusie, wszystko mam w Chrystusie, wszystko mam w Chrystusie, to rusz dupę, zrealizuj jakieś marzenie. Jakie chcesz zrealizować marzenie? Zrób coś w tym kierunku. Zrób coś w tym kierunku. Weź coś, zrób. No przecież masz zdeponowane wszystko w tym banku. No weź coś, zrób. Bo jak boisz się zrobić, no przede wszystkim powiedz, przede wszystkim z pokuty powiedz, boję się zrobić. Nareszcie powiedz, boję się zrobić. Nie mów przemodle, nie mów, mam przekonania, nie mam wewnętrznego i tak dalej. Powiedz, boję się zrobić, boję się zrobić. A potem weź na warsztat temat, dlaczego ty się boisz zrobić. Co ty w ogóle masz ze sobą, że ty się boisz tą rzecz zrobić? Że ty się boisz tą rzecz zrobić. Boisz się wejść w jakąś relację, boisz się tego, boisz się tamtego. Rozumiesz? W wyniku skierowania swoich myśli na ten bank zaczynasz działać z absolutną ufnością. Właśnie dlatego, jak kiedy myślisz o tym, że masz w nim wszystko, to zaczyna rozniecać w tobie wiarę. Rozumiesz? Musisz o tym myśleć, że masz w Bogu wszystko. Masz w nim wszystko. Wiecie, że pojawiają się w człowieku takie czasami myśli,
I ludzie w ogóle olewają te myśli. Po prostu pozwalają, żeby te myśli gdzieś pobiegły dalej. W ogóle nawet do nich nie podchodzą, nie realizują ich nawet. A skąd ty, kurczę, wiesz, że to nie była Boża myśl? Czemu ty, kurczę, nie zaryzykowałeś z czymś? Z jakimś ruchem? Czemu ty nie zrobiłeś jakiegoś ruchu? Czemu nie rzuciłeś się w jakiś wir życia w ogóle? Słyszałeś o takich zasadach, że czy stoisz, czy leżysz, pański jesteś? Słyszałeś o takich zasadach? A nawet gdybyś się miał wywalić gdzieś, no to co, że się wywalisz? No to co? No to co, że się wywalisz? To się wywal, bo wszechbyt cię podniesie. A wiesz dlaczego? Bo on się zajmuje podnoszeniem. Rozumiesz, że on się zawodowo zajmuje podnoszeniem? Zawodowo się zajmuje podnoszeniem, zawodowo się zajmuje zaopatrzeniem, zawodowo się zajmuje leczeniem, wszystkim się zawodowo znajduje. To jest człowieku mechanizm od kołcza po respirator. Człowieku, wszystko w nim jest, wszystko w nim jest, wszystko w nim jest, wszystko w nim jest. Zmona robić ruch. Dumny jestem z ciebie, że do Ameryki jedziesz. Jedź. Właśnie dobrze, że jedziesz do Ameryki. Właśnie dobrze, że wychodzisz za Hiszpana, czy Honduraca. Dobrze. Właśnie dobrze. Wiecie, o co chodzi? Dobrze właśnie. Bo to trzeba tak żyć, trzeba tak robić. Trzeba biec. Rozumiecie? Trzeba biec po prostu do przodu. Życie jest krótkie tu na ziemi. A wiecie, że to jest nasza inwestycja pod wieczność. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest nasza inwestycja pod wieczność. Ile tu zainwestujesz, tyle tam wieczności odbierzesz. Ale na czym polega zainwestowanie? Zainwestowanie polega na tym, że im szczęśliwiej przeżyjesz życie na ziemi, tym więcej miast będziesz miał w swojej jurysdykcji wieczności. Rozumiesz? Rozumiesz, na czym polega inwestycja pod wieczność? To jest inwestycja twoim szczęściem. Twoim szczęściem. Rozumiesz? Szczęściem. Im bardziej będziesz szczęśliwy tu na ziemi, im bardziej będziesz zasobny, tak? Tym bardziej będziesz spokojny wewnętrznie, wyluzowany i skupiony na tym, żeby szerzyć Boże Królestwo. Rozumiesz? A to się wszystko potem zwróci tam. Powinieneś mieć taki cel. Będę chwałą Boga na ziemi. Będę wyglądał jak chwała Boga. Mówił jak chwała Boga. Żył jak chwała Boga. Tak będę funkcjonował na ziemi. Jak chwała Boga. Chwała Boga. Rozumiecie, o co chodzi? Chwała Boga. Tak będę funkcjonował. W swoich zachowaniach, w swoich w ogóle przekonaniach, w swoich słowach, jak chwała Boga. Gdy natomiast skupiasz się na niechęci, lenistwie, gnuśności, złości i samopotępieniu, to modlisz się do tego, na czym się skupiasz? Rozumiesz to? Stawiasz to w miejscu twojego prawnego opiekuna. Prosechomai zachodzi. Stworzyłeś sobie Boga z bycia nieudacznym, leniwym, rozumiesz? Niechętnym, martwiącym się, uważającym, że jest się zaniedbanym i tak dalej. I na tym skupiając się, wielbisz tego Boga. Uwalniasz z tego miejsca energię, śmiercionośną energię do swojego życia. I nie modlisz się już wtedy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Rozumiesz? Tylko modlisz się, diable mój, który jesteś na ziemi. Tak się modlisz. Modlisz się do substancji, która nazywa się szatan i która manifestuje się właśnie przez te rzeczy. Przez potępienie, przez lenistwo, przez niechęć, przez brak odwagi itp. itd. I odwracasz tą modlitwę pańską w drugą stronę. Odwracasz krzyż do góry nogami. Stajesz się satanistą. Rozumiesz? Satanistą się stajesz.
to satanizm. Diable mój, który jesteś na ziemi. Rozumiesz? Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Rozumiesz? Co robisz? Rozumiesz? Wydobywasz z siebie, tak? Inne rzeczy. Nimi budujesz swój świat. Co? Przecież tylko trochę się pomartwiłem. O, to były tylko małe akty niewiary. O, to było przecież tylko... Takim byłem w stanie emocjonalnym. Jestem... Mniej mnie Boże za wytłumaczonego. Nie chodzi... On cię dawno ma za wytłumaczonego. To nie chodzi, że on cię nie ma za wytłumaczonego. To chodzi o to, co sprowadzasz na siebie tutaj, w tym momencie. Modlisz się w ten sposób, tak jakbyś się zwracał do konkurencyjnego banku. Twój bank, twój prawny opiekun, on ma zerowe odsetki. Rozumiesz? Ale się zwracasz do konkurencji. Wiesz, jakie tam są odsetki? Rozumiesz? Jakbyś od bandziorów pożyczył. Jak od bandziorów byś pożyczył? Pamiętaj, że cokolwiek przyjmiesz od szatana, to zapłacisz za to taką cenę, że się zesrasz. Jakbyś od bandziorów pożyczył. Rozumiesz? Nie wiem, ilu z was miało sytuację, że bandziory przyjeżdżali po swoje pieniądze. Z ich punktu widzenia po ich pieniądze. Tak to nazwę. Ale ja wiem, co to znaczy, jak bandziory stoją przed twoimi drzwiami. Rozumiesz, o co chodzi? Ja miałem grupę bandziorów przed moimi drzwiami. Wiktor miał 8 miesięcy, Agata go trzymała na rękach, a ja, kurczę, tłumik przykręcony i na wysokości łba bandziora, co po drugiej stronie podsłuchiwał, trzymałem w ogóle kopyto. I mówię tak, zacznę majdrować przy zamku, od razu mu wywalę w łeb i mózg obryzga sąsiadów. Rozumiesz, o co chodzi? Taką miałem koncepcję na to, bo bandziory tam stali. A tu trzymasz dzieciaka swojego, rozumiesz? I to nie są chłopaki, wiesz, z cyklu chłopaki nie płaczą. Wiesz, o co chodzi? Tylko to wejdzie do domu, weźmie cię dzieciaka, walnie łbem o ścianę, proszę ciebie, i po ptakach, nie? To bandyci. Nie filmy, kurczę, człowieku Barei, wiesz, nie? Taki jest szatan. Idziesz do tego banku, pożyczasz z tego banku, to zapłacisz takie odsetki, że zobaczysz, no. Ludzie ze z tego jaja robią. Ludzie z takich rzeczy robią jaje. Potem się dziwią, a dlaczego do mnie przychodzą takie rzeczy. Czemu ja nie mam pomyślności finansowej? Czemu nie mam tego? Pomyślności emocjonalnej? Czemu nie mam tego? No jak to czemu nie masz? No zobacz, skąd ty bierzesz. Zobacz w ogóle, skąd ty czerpiesz. Zobacz, skąd ty czerpiesz. Zobacz, o czym ty myślisz. Zobacz, o czym myślisz. Przecież jesteś chwałą Boga na ziemi. Chwałą Boga na ziemi. Powinieneś myśleć jak chwała. Jak chwała. Używaj Bożych myśli jako lokaty. Boże myśli to jest lokata. Myśli się Bożymi myślami, ludzie, rozumiesz? Bożymi myślami się myśli. Myśli się Bożymi myślami o sobie, Bożymi myślami o swoim mężu, żonie, o swoich dzieciach. Myśli się Bożymi myślami o swoich braciach i siostrach w kościele, o ludziach w świecie, o pieniądzach, o wszystkim się myśli Bożymi myślami. Musicie mieć Boże myśli. Dzisiaj napisałem taki w ogóle artykuł na temat uczniostwa. Rozumiecie? Bo ludzie nieraz przychodzą do mnie i mówią, to ja jestem tam twój uczeń. Większość ludzi to w ogóle nie jest moimi uczniami. Ludzie mają w dupie moje nauczania. Rozumiecie, o co chodzi? Nie wiem, ilu ja mam uczniów. Może się pod postem podpiszą. Rozumiesz? Bo wiecie, o co chodzi z uczniem? Uczeń przyjmuje tok myślowy nauczyciela. A nie przychodzi i nie broni swojego toku myślowego. I nie mówi, a bo ja mam inne poglądy, bo mnie pan inaczej prowadzi. Idź stąd, dobrze, to w porządku, tylko idź ode mnie. Idź za granicę klasy. To jest moja klasa, ta mała klasa, mam małą klasę. Rozumiesz? I w tej klasie są takie osoby, które mają takie poglądy jak ja. I tak samo jest z Chrystusem, rozumiecie, co ja powiedziałem teraz? Chrystus zbawił każdego z nas tutaj, halleluja. Tylko, że w czym naszym rzecz jest, nie każdy jest Jego uczniem.
Jak można powiedzieć, że jest się uczniem Jezusa, jak się ma inne poglądy niż Jezus? Jak się ma inne myśli niż Bóg? Jak można powiedzieć, że jest się Jego uczniem? Jak się ma inne myśli niż Bóg? Na temat czego? Na temat wszystkiego. Wszystkiego. Bóg ma poglądy na temat wszystkiego. Wszystkiego. Rzeczy duchowych, materialnych, psychicznych, wszystkich. Bóg ma swoje zdanie. I to Jego zdanie winno być moim zdaniem. Ja, a to się przetwarza w moich myślach. Więc ja muszę myśleć Bożym zdaniem. Amen? Żebym ja mógł czerpać z Bożego banku, muszę myśleć Bożymi myślami. Nie mogę myśleć innymi myślami. Bo będę brał z innego banku i tam odsetki mnie zeżrą. Zeżrą. I nie skończy się na monitach, tylko przyjdą panowie, kurczę, z absolutnym brakiem szyi. Rozumiesz, o co mi chodzi? I przedstawią ci propozycję nie do odrzucenia. Bo to tak wygląda. Ludzie dzisiaj, jest taki serial, ja sobie go oglądam w ogóle z 2022 roku z Sylwestrem Stallone, Król Talsy. To jest w ogóle genialny film. Sylwek ma 75 lat w tym filmie. Wychodzi po 25 latach puchy. Jest w ogóle z Kozanostry, jest bandziorem Kozanostry. Wychodzi po 25 latach, nic nie wie. Nie wie, co to znaczy apka w telefonie i tak dalej, no nie? Chłopaki w Nowym Jorku wiedzą, że nie mogą mu dużo dać, więc mówią, dobra, weź sobie Talsę. Idź tam sobie. Talsa jest w ogóle gdzieś w Teksasie. Na tamtych terenach. I on tam jedzie i teraz o co chodzi? W mieście nikt nie wie nic o bandytce. W ogóle wiecie, bo dzisiaj się te czasy skończyły. Dzisiaj jest tak, trawa jest na pół legalna w Stanach, kurczę, to wiesz, o co chodzi. I teraz on tam wchodzi jako bandzior starej daty, no nie? I on w ogóle wchodzi, no nie, wiesz, ma ćwiarę za sobą, w ogóle rozgląda się po tym, mówi, co tu jest. Wchodzi tam sklep z marihuaną, jest sklep z marihuaną, w ogóle, no nie? Wiesz, wchodzi do środka, w ogóle właściciel ujarany, inni ujarani, człowiek, marihuana leczniczo sprzedawana, tylko leczniczo, no nie? I w ogóle gość siedzi ujarany w dredach, mówi, ale jak nie masz, mówi, recepty, to też ci sprzedam, w ogóle, no nie? On mówi, gdzie jest właściciel? Wychodzi właściciel ujarany, no nie? On się patrzy na właściciela. A i ochroniarz wstaje, ochroniarz. Hej, mógłbyś wyjść, on taki bidon ma w ręku, od razu walą go w łeb tym bidonem, ten upadł. Oni w ogóle, zero, oni sobie w ogóle nie zdają sprawy, co tu się dzieje. Tu bandyta przyszedł. Nie internetowy gostek. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, tylko przyszedł bandzior. I on ich wszystkich ustawia. On przekonał tego właściciela tego, z tego sklepu, który legalnie tam jest, no nie? Że on musi mu płacić 20%. I mówi do niego, posłuchaj, mówi, dojdźmy do porozumienia. Nie muszę wstać i moim twardym obcasem zmiażdżyć ci stopy. Możemy tego uniknąć. Ty, ja, mój but. 20%. A to się zgadza. Ludzie, wierzący ludzie nie zdają sobie sprawy, że flirtując z diabłem, flirtują z bandytą. Myślą, że mogą sobie ponarzekać na temat swoich finansów, ponarzekać na temat swoich rodzin, że mogą się pomartwić, że mogą sobie nie wierzyć, pozwolić sobie na emocjonalne zjazdy. Myślą tak sobie, nic się nie stanie. Stanie się, bandyta do ciebie przyjdzie. Nie przyjdzie do ciebie gostek z dziś... Rozumiecie? Nie chudy dilerek, który, kurczę, rozumiesz, jeździ na hulajnodze. Przyjdzie do ciebie bandyta dawnych czasów. Starodawny bandyta. Rozumiesz? Przyjdzie do ciebie, aby ci zmiażdżyć życie. Okraść cię, zabrać, wytracić. Dzisiaj jest nowoczesne chrześcijaństwo. Szatan nie jest nowoczesny. Szatan jest starodawny. Rozumiesz? Starodawny. Starodawny. Nie Bóg jest starodawny, do tego chrześcijaństwo jest nowoczesne. Musisz używać Bożych myśli jako lokaty. Obracaj nimi w modlitwie, a twoje życie zacznie wybuchać obfitością. Obracaj nimi w modlitwie. Módl się myślami Boga. Myślami Boga się módl. Nie pozwalaj sobie na inne myśli. Chcę
chcesz zasobnego życia, musisz obracać myślami Boga, jakbyś obracał pieniędzmi. Rozumiesz? Cały czas. Cały czas. Nie masz prawa mieć myśli, rozumiesz, o niedostatku. Nie możesz powątpiewać w swoje talenty. Nie możesz powątpiewać w swoje umiejętności. Nie możesz podważać tego, że będziesz szczęśliwym człowiekiem. Nie możesz tego robić, bo to szatan robi. Nie możesz współpracować z tym bankiem. Musisz myśleć myślą Bożą. Nieważne, co ktoś będzie mówił, czy ktoś się będzie z ciebie śmiał, czy nie będzie śmiał. W ogóle, kim jesteś? Chwałą Boga na ziemi. Co mam? Wszystko, wszystko. Wyglądam jak chwała, myślę jak chwała, mówię jak chwała, wszystko robię, nawet szczę jak chwała. Wszystko jak chwała. Rozumiesz? Dlatego im się kazał obrzezać, żeby za każdym razem, kiedy mężczyzna idzie robić siku, przypomniał sobie, że jest chwałą Boga. Dlatego im się obrzezać kazał. Żeby nawet w tych sytuacjach najbardziej osobistych, najbardziej prywatnych, nie zapominali, że są chwałą Jahwe. Jedyny naród tak miał. Rozumiecie jego zamysły? Zobaczcie, jak jemu zależy na tym, żebyśmy tak myśleli. To jest uświęcenie. Być chwałą Boga na ziemi. Opływać Jego dostatkiem. Rozumiesz? Opływać Jego splendorem. Wyglądać jak aniołowie. Mówić jak oni. Rozumiesz? Przebudzenie przede wszystkim eliminuje... Widzicie, o co chodzi z przebudzeniem? Człowiek jak wstaje rano, ja jak wstaję rano, to taki jestem, nie wiem, o co mi chodzi. I tak wygląda Kościół. Albo śpi, albo wstał i nie wie, o co mu chodzi. Rozumiesz? Chwała idzie dalej. Rozumiesz? Musisz się nią stać, musisz wziąć prysznic, musisz się, kurczę, ogarnąć, musisz się wyperfumować, musisz się ubrać. Rozumiesz, o co chodzi? Musisz zacząć wyglądać, zaczniesz mówić jakoś. Rozumiesz, o co chodzi? Zachowywać się. Obracać Bożymi myślami musisz przez cały czas na swój temat. Nie zadawać tysiące dziwnych pytań. Rozumiesz, o co chodzi? Czy na pewno, a na pewno, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, prawny opiekunie nasz, który masz obowiązek się nami zajmować, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje do mojego życia. Niech się spełnią moje marzenia, zrealizują moje pragnienia. Niech wszystko to, co sobie wymyśliłem, Panie Boże mój, zrealizuje się w moim życiu, aby imię Twoje było wywyższone, aby chwała Twoja objawiała się na moim życiu. Przychodzące do Ciebie pomysły będą się zmieniać w materialny dobrobyt. Tak Bóg odpowiada na modlitwę. Twoje pomysły mają się zmienić w materialny dobrobyt. Pomysły Twoje. Twoje koncepcje. Musisz wierzyć w swoje koncepcje. Musisz wierzyć w Twoje pomysły. Musisz przestać podważać Twoje pomysły. Przestać mówić, to na pewno nie jest z Boga. Albo nie wiadomo, więc nie będę realizował. Słuchajcie, taką historię sobie zapisałem i wam ją powiem. Gdy zapytano Henry'ego Forda, co by zrobił, gdyby zbankrutował, odpowiedziałby: zastanowiłbym się nad tym, jaka jest inna, podstawowa potrzeba społeczeństwa i działałbym na rzecz jej zaspokojenia w jak najbardziej tani i przystępny sposób. I za kilka lat znowu byłbym miliarderem. Rozumiecie, co on powiedział? Tak go zapytano, co by pan zrobił, jakby pan zbankrutował, nie?
Bo wiecie, co on zrobił? On wyprodukował samochód dla wszystkich. On, w ogóle on powiedział, mój samochód może być w każdym kolorze, byleby był czarny. On w ogóle zrobił coś dla wszystkich. O co chodzi? Bóg włożył w każdego z nas taki potencjał, abyśmy najmniejszym nakładem środków byli w stanie kompletnie, kompletnie zaspokoić własne życie. To są rzeczy, to nie są rzeczy trudne. One są wmontowane w ofiarę Jezusa. Rozumiecie? W ofiarę Jezusa. To się wszystko zawiera w pakiecie wymiany krzyżowej. Diabeł chce, żebyś myślał, że musisz w Królestwie Bożym się zarżnąć. Że musisz cierpieć. Nacierpisz się. Słuchaj. Będziesz szerzył królestwo, nacierpisz się. Nie przejmuj się. Cierpieniami nie trzeba się przejmować. One same przyjdą. Cierpienia to kłopoty, cierpienia to byle. Będziesz szerzył królestwo, to przyjdą. To się w ogóle nie przejmuj. Nie musisz ich planować, nie musisz o nich myśleć, nie musisz ich rozważać, nie musisz w ogóle nad nimi gdybać. Rozumiesz, o co chodzi? Prześladowania mieć będziecie. One zawsze przyjdą, dlatego że żyjemy na gruncie, który tak naprawdę jest nieprzyjazny ludziom Bożym. Więc siłą rzeczy musimy w ogóle przez różne w ogóle sytuacje w życiu przechodzić. No nie? Natomiast to nie jest punkt, na którym jest zawieszone moje myślenie. Powiem ci tak, im bardziej jestem szczęśliwy, tym mniej przeszkadzają mi przeciwności. W ogóle sobie skaczę nad tymi przeciwnościami. Ja nie twierdzę, że ich nie ma. Nie twierdzę, że nie muszę zrobić wysiłku, tylko wiesz, już mnie nie kują w dupę jak kiedyś. Kiedyś gdziekolwiek w ogóle usiadłem, tam mnie kuło. Okej? A teraz nie. Teraz po prostu mam siłę, żeby je przeskoczyć, przebiec nad nimi. Czy zdarzają się jasne, tylko ja nie mam takich myśli w głowie. Ja nie myślę o porażce, ja myślę o sukcesie, notorycznie, 24 godziny na dobę. Ja nie zastanawiam się, co będzie. Ja po prostu wiem, że jeżeli pojawia się we mnie pragnienie, marzenie, to wiem, że to jest. I co zrobię? Właśnie to zrobię. Co chcesz zrobić? Tak jak tutaj siedzisz. Co chcesz zrobić? Weź dzisiaj, w tym miejscu, w którym jesteś, uwolnij jakieś pragnienie i zacznij je robić. Weź to zrób odważnie. A weź w ogóle wjedź z tym gdzieś. A weź idź z tym do kogoś. A weź odważnie zaryzykuj i wkręć w to kogoś. Weź to w to kogoś wkręć. Poleć na pewniaka. Oprzyj się na wieżę, którą teraz uwalniasz. Nie bój się, że to nie wyjdzie. Nie podważaj tego. Powiedz, Ojcze nasz, Ojcze mój, który jesteś w niebie. Oto moje pragnienie. Ty pomocnik mój do zrealizowania tego pragnienia. Halleluja. Ty mi dałeś chcenie, dajesz mi teraz wykonanie. Jesteś ze mną w tym. Zrobisz to ze mną. Ze mną to zrobisz. Nie ja z tobą, Ojcze. Nie. Odwracam ten wektor. Nie będę się modlił w ten sposób. Nie będę mówił, że ja coś z tobą robię. O nie, Panie Boże. Wyprzęgam cię z tego pługa. Wyprzęgam cię. Nie, Panie Boże. Ja idę, a ty mi pomagasz. Ja idę, a ty mnie wspomagasz. Ja idę, a ty mi towarzyszysz. Halleluja. Rozumiesz, co robisz? Tak się realizuje to marzenie. Przecież to nie Bóg chce się z Hondurasem, jak ma na imię? Ezechiel, z Ezechielem z Hondurasu ohajdać. Nie Bóg! Nie Bóg! Bóg nigdy nie będzie mógł go dotknąć, jak tylko przez twoją rękę. Twoją rękę położysz mu na twarzy i wtedy Bóg poczuje ciepło jego policzka. Tylko wtedy. Rozumiecie, co ja mówię? Tylko wtedy. Tylko wtedy. Jeśli ty realizujesz swoje pragnienia, to i Bóg jest pomocnikiem twoim, to On jednocześnie korzysta z twoich pragnień, które są realizowane.
Rozumiesz? Czy ty to rozumiesz? Łapiecie te rzeczy? To są bardzo ważne sprawy. Bóg nie może zejść z nieba i z kim się bzyknąć. Ale to on wymyślił narządy rodne, to on wymyślił orgazm, to on wymyślił łechtaczkę zwaną dzyndzelkiem itp., itp., itp. On to wymyślił. On to wymyślił. I na pewno nie nazwał tego klitoris. To nazwali bardzo dziwni ludzie. Ci, co to powiedzieli wagina. Ja bym tych wszystkich ludzi za te ich nazwy, za to, co oni powymyślali, to wziął ich wszystkich do pługa za tego, żeby przeorali kawał kurcze bielan człowieku za karę. Tylko kiedy realizujesz swoje pragnienia, kiedy realizujesz swoje marzenia i Bóg jest twoim pomocnikiem w tym, to On ma satysfakcję z tego. Rozumiesz? Łap to. Bóg odpowiada na modlitwy skarbami zgrupowanymi w twoim umyśle. Modlisz się do Boga o coś, a On wzbudza w tobie pomysły, koncepcje, myśli. Rozumiesz? On tak odpowiada. Ludzie myślą, że odpowiedź Boża to będzie pyk, coś tam się stało, pyk, coś tam się zrobiło, coś tam. Nie, to tak nie działa. Nie ma pyk. Ty jesteś chwałą Boga na ziemi. Ty jesteś chwałą Boga na ziemi. Ty masz ręce. Ty masz nogi, ty masz oczy, ty masz mózg. Rozumiesz? Zarówno bogactwo, jak i bieda mają początek w umyśle człowieka. To w umyśle człowieka to jest. I bogactwo, i bieda. Gdy modlisz się do Boga, używając Jego myśli, obracasz bogactwem. Już jest pierwszy obrót bogactwem. Lecz gdy używasz myśli diabła, to modlisz się do diabła, tak jak powiedziałem. Obracasz szambem, które diabeł chce dać w twoje ręce, chce wlać w twoje życie. Obracasz tym. Rozumiesz? Każdy z nich odpłaca w swojej walucie. Bóg w swojej, diabeł w swojej. Obracasz myślami Boga, Bóg odpłaci w swojej walucie. Obracasz myślami diabła, diabeł odpłaci w swojej walucie. Wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Posiejesz owiec, wyrośnie owiec, nigdy pszenica. Rozumiesz? Żeby twoja modlitwa była skuteczna, musisz podjąć jednoznaczną decyzję, że zamierzasz odnosić sukcesy i żyć w dobrobycie. Ty musisz mieć taką decyzję. Ty musisz być przekonany o tym. Ja nie wiem, czy jesteś o tym przekonany. Ja nie wiem, czy jesteś przekonany, że ty musisz odnosić sukcesy. Że musisz żyć w dobrobycie. Czyli czy też uważasz, że jeżeli przydarzy ci się dobrobyt, to będzie okej. Okay. A jak ci się nie przydarzy dobrobyt, to też dasz sobie radę. Nie wiem, jak myślisz. Nie wiem, jak myślisz. Bo żebyś mógł obracać Bożymi myślami prawidłowo, żebyś mógł tak robić, to musisz być przekonany, że to jest mega słuszna sprawa. Że ty musisz tak żyć. Rozumiesz? Musisz. Ostatnio widziałem takiego tępego influencera. Strasznie. Tępy, kurczę, człowiek jak brzytwa ojca. Chodzi o to, że on... Jest w ogóle, słuchałem jego wypowiedzi, no płytki, strasznie płytki człowiek, strasznie płytki człowiek. Ale ten człowiek miał nieodparte myślenie takie, w ogóle bezkrytyczne myślenie o własnym sukcesie. To jest mistrzostwo świata. Połączenie takiego prymitywa, rozumiecie, z nieodpartym w ogóle pragnieniem, byciem sławnym i bogatym, doprowadziło go do bycia sławnym i bogatym. Przecież ten facet się nie nadaje, kurczę, do tarcia chrzanu nawet, rozumiesz?
Normalnie tak po ludzku. On się wypowiedzieć nie umie, takie proste pytania mu tam zadawał, kurczę, rozumiesz, ten taki dziennikarz, rozumiesz, też się podśmiewał z niego troszeczkę, ten nawet nie trybił, że ten dziennikarz się z niego podśmiewa, że on szydzi z niego w ogóle, no nie? No ale generalnie zadawał mu pytania, ten mu odpowiadał na te pytania, głąb do kwadratu. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jest sławny i bogaty. Czemu? Bo ten facet w ogóle nie ma innego poglądu na temat życia. Rozumiecie, o czym mówię? On w ogóle nie bierze pod uwagę, że nie będzie sławny i że nie będzie bogaty. On tego nie bierze pod uwagę w swoim umyśle. On obraca cały czas myślami o sukcesie. Cały czas to robi. I mimo, że jest tępy, to idzie do przodu jak przecinak, tak? I ma bardzo dużo pieniędzy. Ktoś powiedział, jak to jest możliwe? Przecież taki tępak. Jest to możliwe. To jest kwestia tego, czy się myśli o sukcesie, czy się myśli o porażce. Czy się cały czas podważa. W szeroko pojętym kościele, w chrześcijaństwie jest masa takiej, kurcze, ni to filozofii, ni to czego, nie wiem co to jest, takie rozkminianie, takie, cały czas jest rozkminka jakaś. Ja wiem, że to jest lękowe, to jest lękowe. To jest lękowe. To jak ci, kurcze, co pamiętacie z czasów, kiedy Debora była prorokinią, i ona w ogóle siedziała pod drzewem, tam prorokowała, przychodzi Barak, mówi do niej, potrzeba iść tam walczyć, ona mówi, dobra, idź, zwyciężysz, on mówi, nie pójdę, jak ty nie pójdziesz ze mną, i ona tam idzie, i tam jest taki, lecz w tym czasie tam chyba jest synowie Dana i Rubena rozważali nad tą sprawą. I teraz popatrz, co się dzieje. Prorokini idzie, i teraz on tak, jest wróg, prorokini w ogóle i dowódca, no nie? Wstają i idą, a tamci co robią? Rozważają. Ja to czytam, to ja mówię, Boże, jak w kościele? Oni rozważają, rozmyślają, zastanawiają się nad tym wszystkim. Wiesz, o co chodzi? A szczęście ucieka. A szczęście zwiewa. Przecieka dziurkami. Rozumiesz, o co chodzi? Zwiewa szczęście, wycieka. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Mija rok, drugi, trzeci. Ile jesteś w służbie? 10 lat. Czemu jesteś w czarnej dupie? Kurczę, myślałem, że to niebo. Ty, niebo tak nie pachnie. Ono tak nie wygląda. Rozumiesz? Musisz być przekonany, że obfitość materialna to jest twój jedyny stan, w którym możesz funkcjonować. Rozumiesz mnie? Nie bądź człowiekiem, który się poświęca wewnątrz siebie. Ja mogę dla królestwa stracić życie. Naprawdę, to jest, wiesz co? W ogóle nie imponujesz mi tym. A na pewno, a słuchaj, a tam mi, ja się nie liczę. Bogu nie imponujesz. Zero zaimponowania Bogu. W ogóle gość jak idzie i mówi w ogóle, Panie Boże, mogę dla Ciebie złożyć życie, rozumiesz? To Bóg się puka w głowę berłem. Mówi, ty jesteś przytomny z tym życiem. Co ty, kurczę, rozumiesz, o co tobie chodzi? Rozumiesz, o co chodzi? Posłuchaj, ludzie honoru najczęściej mają, kurczę, z tyłu przyspawane piekło. Są ludzie honoru. Honorki. Są honorowi. Honorki. Oni życie by dokładli. Zrób to, co Bóg do ciebie mówi. A gwarantuję ci, że jak ci się przydarzy być męczennikiem, to pobiegniesz, kurczę, w rytmie disco polo na te, kurcze, męczeństwo. I nie będziesz w ogóle się chwalił, rozumiesz, że nie będziesz dyskutował na ten temat. Pójdziesz i umrzesz normalnie z uśmiechem na ustach. Rozumiesz, o co chodzi? Idź i żyj. Bogać się. Bądź szczęśliwy. Rozumiesz? Bądź chwałą Boga na ziemi, a nie planuj męczeństwo. Rozumiesz? Ja mogę życie pożyć dla królestwa, ale wiesz naprawdę. A jesteś w stanie dla królestwa być szczęśliwym? Mamy dwoje dzieci, jakbym miał wybór, żeby dzieci przyszły, tato, jestem w stanie życie za ciebie położyć. Cholera. Powiem wam coś. Jak ojciec jest na pogrzebie swoich dzieci, to nie jest błogosławieństwo. Pamiętaj o tym. To dzieci powinny chować swoich rodziców.
a nie rodzice swoje dzieci. To jest bardzo ważne, co ci mówię. Ale gdyby moje dzieci przyszły do mnie i powiedziały: tato, w ogóle sukces mam w życiu. Dziękuję ci za to, że tak mnie wychowałeś. To bym się rozleciał w kawałki. Rozumiesz? Ale w ogóle by mi dzieci nie zaimponowały, jakby przyszły i zrobiły deklarację, że są w stanie za mnie położyć życie swoje. Rozumiesz? Wziąłbym je na rozmowę i bym wypędził duchy honorków z nich. Rozumiesz? Duchy honorków. Lepiej trzy jest żywy pies niż martwy lew. Słowo Boże tak mówi. Żywy pies niż martwy lew. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Przyjdźcie do Boga i już od dzisiaj nie módlcie się inaczej, jak tylko tak, że jesteście chwałą Boga na ziemi. Niech ta modlitwa pańska, tak zwana, stanie się dla was zupełnie innym wyrazem. Nie kozaczcie. Nie potrzeba. Pracujemy dla największego kozaka na świecie. Bądźcie szczęśliwi. W ten sposób okażecie chwałę Boga na ziemi. Wyglądajcie jak ludzie chwały, mówcie jak ludzie chwały, głoście jak ludzie chwały, żyjcie jak ludzie chwały. Błyszczcie. Błyszczcie. Rozumiesz, o co chodzi? Nie umartwiajcie się. Zostawcie to buddystom. Oni się będą martwiać za nas wszystkich. Resztę będę pisał, bo już nie wygłoszę reszty. Amen.